Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorp, to jest już 29 odcinek z Borderlandsa. Dzisiaj trochę później nagrywam Borderlandsa z tego względu, że coś miałem znowu jakieś problemy z połączeniem Steama i po prostu nie chciało mi się resetować kompa aż do tej pory i postanowiłem, że zrestartuję tego kompa, no i się wezmę za nagranie odcinka dla was. No bo wiecie, inaczej bym to olał i odpuścił sobie, ale ja nie odpuszczam dnia. Nie, to by nie miało sensu i to by nie było w moim stylu odpuścić sobie jeden dzień bez nagrywania. Nie, nie, nie. Tu nie ma co po prostu. Gdzie my to idziemy? Dobrze. Dobrym tropem. Ty, tu są misje, nie? Chyba. A nie, tu można kupić jakąś broń. Chwileczkę, najpierw trzeba by było się podbić bandytów. Sykusia. Tu jeszcze jeden nawala, nie? Właśnie. A nie lubię, jak ktoś się nawala akurat w takim sposób. Jakaś tu dobra broń, czy same syfy. I tu oferujecie, no właśnie, same gówna. O, ja mogę przy okazji sprzedać takie. O, nie, 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 nie. A, mamy 27, tak? A już sam nie wiem. Już bym sprzedał tą snajperę, a szkoda by było mi jej. Okej, okay, tu jakaś tarcza też słabiutka. Okej. Okay. A level mamy który? Może gdzieś mi to będzie pisać. 27, nie, to jeszcze. A mamy punkt skilla? Mamy, właśnie, ja go nie uzupełniłem. No to teraz wbijam w to. Proszę bardzo, musi być harmonia. Wbijam we wszystko, co się tylko da. Otworzymy skrzyneczkę. Badziewie, badziewie, okej. Okay. Też cię lubię. Może jakoś byśmy ich minęli, bo nie chcę się jakoś za bardzo z tego wszystkiego lutować. Wiem, bo będę wiedział, że dostanę same syfy, które mnie są bezużyteczne. Zaraz sobie będziemy mogli zrespić pojazd, to już nawet w tej chwili. Nie wiem, dzisiaj jeszcze mogę nagrać z MTA po Borderlandsie. Najwyżej by był tak po 21, nie wiem, zobaczymy zresztą. Odcinek z Borderlandsa postaram się nagrać krótszy. Nie wiem, tak do 25 minut. Postaram się zmieścić w czasie, żebym nie przesadzał. Bo ostatnio to ja nie panuję nad czasem. Się nie dziwić, że potem mi wchodzą 30. Kurde! Lili, bo znowu się zabijesz, jak w poprzednim odcinku. I o dziwo, ja tego nie wyciąłem w ogóle. Dobra, uważaj na beczki. Miej dobrze szeroko oczy otwarte, żebyś naprawdę nie gruchnęła w te beczki. Tak jak ostatnio. To się skończyło dla ciebie tragedią. Dobra. Już jesteśmy na miejscu. Wysiadka. Chociaż nie, 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 nie. Możemy z pojazdem wjechać. Więc nie wiem, czy tu jest sens, ale jeszcze bym sobie kupił ammo. Bo mam sklepik, a nie warto tego pomijać. Najpierw tutaj. Uzupełnijmy sobie amunicję, jak to robię standardowo. Nie wiem, kiedy skończę Borderlandsa i Wiedźmina, chociaż... Zobaczymy. Na pewno szybciej skończę Borderlandsa niż Wiedźmina. To jest nawet bardziej niż pewne. Coś jeszcze? Nie zapomniałem o czymś. Grenade Mode 66, ale to jest taki sam, tylko ma inny efekt działania. O, jeszcze ten gówno posprzedaję. Boże, cały czas klikam w leco i mam wrażenie, że mogę sprzedać nie to, co trzeba. To jest po prostu popełnianie błędu. Same syfy, dokładnie. Nie warto już tego ani kupować, ani zaglądać. No i możemy już przekraczać linię. Last Commons East. No, czyli zmieniamy się z zachodu na wschód. I zaraz dojedziemy tam, gdzie po prostu trzeba dojechać. Okej, okej, okej. Dobra, mamy tam konkretne miejsce zaznaczone. Tam trzeba dojechać. Leczkę. Nie tak ostro. Zaraz nam się nitro załaduje i znowu przyspieszymy.
once and she declined, so I stole her robotic arm until she'd give it to you. You should have little trouble moving forward. Are we friends? I think I would enjoy. Tak, jesteśmy przyjaciółmi. Nawet bym powiedział, że bardziej. Do łóżka zawsze leżyliśmy po bitwie. Ta lesby jebane. Nieważne. No i widzicie, zagadałem się, o czym nie trzeba gadać i właśnie tak to się skończyło. O, mam naszego zielonego claptrapa, bo tak wygląda, przynajmniej taki trochę z... Aha. Your DNA has been granted class A clearance. Jak miło. Aha. Teraz będzie opuszczał most. Jak miło. Dzięki, stary, wiesz? Mogę ci strzelić mordę? Dzięki, nie ma za co. A, śmietnik. Śmietniki też warto przeszukiwać. Zaraz wsiądziemy. Strata czasu, wiedziałem. Ale wsiadłem, żeby sprawdzić dokładniej. No i teraz przekraczamy most. Dojeżdżamy. Teraz trzeba znaleźć Taylora Cabba. Cabba, nie wiem jak tam na niego mówić. I kurde, pijawko, pajęcza. Czekaj, rozjadę te sypy. Będzie mi szybciej i łatwiej. O, proszę, i szybciej dostaję eks. Przynajmniej się nie muszę ociągać. Wystarczy, że ja sobie takie gówienko rozjadę. To jeszcze? A kosiareczka! Żółta kosiareczka, jep, dobrze. Ktoś jeszcze? LOL. Te fragmenty ciał się zbugowały w powietrzu. Też miłe. Okej. Okay. Grubo! Zarobiliśmy ponad 1700 na kilku durnych pająkach. Miło, nie? Tutaj nic. O, coś tutaj? O, może się znajdzie jakaś dobra tarcza. Lub nie. Same badziewie. Szkoda gadać. Okej, gdzie my to w ogóle... Tak, mamy jechać. Już wiem, spokojnie. Aha. No chyba nie tam. Bo jak tam, to chyba trzeba będzie pieszo pójść. No, co za pojazd. No cóż, trzeba będzie tutaj podejść pieszo, bo nie ma innego sposobu. No to nawet dobrze, teraz sobie poszczelamy trochę do tych pajączków. To są mini pajączki, jakbyście chcieli wiedzieć. One nam nie stanowią dużego zagrożenia. Są po prostu pajączki mini. Ale się ich respi w cholerę. Dlatego czasami myślę, że to jest trochę czasu strzelać do takich gówien. Ale exp z nich idzie jako taki dobry. Nie taki specjalnie mocny, ale dobry. Podniosę sobie to syfy. O, bo się lubi coś tam ciekawego kryć. Tu kolejny loot. To wykorzystamy to. O, kolejne ammo. Jak miło. Skrzyneczka z amunicją. Bierzemy hajsy. Dużo hajsów. Tak, na marze... Boże, na marzec to już powiem, że serii dodawałem ze dwie, czyli tego Counter-Strike'a, którego będę nagrywał co kilka dni, nie mówię, że codziennie, z 7 Days'a co tydzień, w sobotę, bo to się potem może zmieniać, jeżeli będzie bardzo dobrze oglądana, tak jak pierwszy odcinek naprawdę dobrze jest oglądany. Pewnie po dziś dzień będzie dalej dobrze oglądane. O, dobrze, coś tam wypadło. No i myślę, że w kwietniu coś jeszcze odpalę, jakieś jedną, dwie nowe serie, zobaczymy. Wow, ten claptrap wygląda groźnie. No w końcu. Ten ma grubszy głos. Aha. Też cię lubię, wiesz? Już mi się podobasz. Tylko może mógłbyś mi z łaski swojej... Ach, dobra, chyba żeśmy zrobili błąd. No właśnie. Też mi coś tu nie pasowało.
Ha, ja tego typa nie zauważyłem, jaki jestem dobry. On się tak strasznie zmył z tą ścianą, że ja go w ogóle nie zorientowałem się, że ktoś tu jest. Dobra, Taylor. Oddajemy misję i bierzemy od ciebie. Yep. Janie's Cup killed. Co, mam zabijać twoją siostrę? Janie's. Albo brata? Can I help you? No, brat, dobra. Bo Janie's dla mnie takie bardziej byłoby wydające się imię damskie, ale... Czyli trzeba zabić twojego brata. Czemu życzysz mu takiej źle? Co on ci zrobił? Chyba, że przeczytam misję. Kurczę. No cóż, czyli jednak to prawda, jego brat życzy mu śmierci, dlatego trzeba będzie się z nim po prostu sprostać. No, damy radę, 27 level na lajcie, to my go tak zjedziemy, że to w ogóle nie będzie nazwane nawet walką epicką. Coś czuję, że będzie gówniarz. Gdzie on to jest? Jeszcze niedaleko, to w ogóle luksus. Dobra, Patricia, nie przeszkadzaj mi, bo teraz będę miał naprawdę sowicie ciekawą misję. Myślę, że będzie tak banalna jak, kurczę, szorowanie butów. O, słyszę już bandytów, których sobie mam ochotę postrzelać. Kurde, o, tej szczela, o ty. Giniesz! O nie. Ty idioto, coś ty zrobił. O. No to nam złoją dupsko. Ej, no oni oszaleli totalnie. Dobra, tu się skampimy. Kurde. A niech mnie diabli wezmą. Tak się wszyscy na mnie zeszli. Byleby mnie pozabijać. No gnoje, tyle powiem. Kurde, zwalać mi stamtąd. Czekajcie, hajsy wezmę. Niech mi się... Ło, kolejny. Postrach. Oni to będą po kolei przychodzić, spokojnie. To nie jest koniec, ja im tutaj wszystkim... O! Żeby zaraz nie przyszedł ten kolej z rakietami, bo... On mi dopiero tu narobi kłopoty. O, idzie. Idzie kozak. Dobra. Skoro tak chcesz działać... Czekaj. Ja już tu zrobię z tobą porządek. Kurde, zostawcie mnie. Ło. To aż tak niezdrowo. Dobra, kolejna kampa. Tak wszystko na ślepo to robię. Zginiesz tam marnie, headshota ci strzela i się skończy. Pięknie, zdążyłem zabić dwóch. Jak mnie to teraz zjadą? No zabij, że... Chwileczkę, muszę wziąć lekarstwo, bo inaczej mnie naprawdę tu zniszczą za chwilę. Kurde, ile ich się tu respi. Jednego zabiję, to następni przychodzą. Za debilny celownik do tej broni mam. No i super. Kurde. Uciekaj lepiej. Nie, dobra, trzeba uciekać. Kapitulujemy tym razem. O tak. Dobra, weź sobie jeszcze trochę lekarstwa. I kombinuj, bo naprawdę oni ci to mogą załatwić na raz po prostu. Na raz cię mogą zabić. A tego byś nie chciała ponownie. Hmm? Dobra, już jesteśmy gotowi. Możemy napieprzać. Ciuli. Kurde, ile trzeba w nich nawalić tego ammo. Żeby oni mogli... O, pisknę granata. O, coś tam poszło. Jakiś damage dostali. W ogóle... O, to on! Proszę bardzo, mamy naszego bossa. I jeszcze raz z granata. Ty patrz. No patrz, zaraz zginiesz. No. Wiedziałem, że to będzie jakiś ciul.
Ło. Kurde, skryj się. To żoni są bardziej niebezpieczni od tego łajdaka. To było w ogóle gówno, a nie boss. A tamten rzuca tamo hołczkami. Myśli, że mnie stamtąd zabije. Ale... Kurde, co tak nawalają? Chwileczkę, muszę wziąć znowu lekarstwo. Nie wiem, naprawdę tutaj... O, coś poszło. Dobra, bandyta. Kto tam jeszcze? Ninja. Tu jeszcze jesteś. Kurde, ile w was trzeba nawalić tego syfu, żebyście wy w końcu zaczęli leżeć. O, grenade mode. Dobra, trzeba będzie pozbierać bossa. Gdzie on to jest? Gdzie ja go tu tam nawalałem? O kurde, nawala rakietami. Tu trzeba uważać. Tak, strzelaj dalej. Patrz, zregenerowało mu się życie. Wiem, że to jest badass. Niestety. O tak, czujesz to. O kurde, żebym zaraz nie zebrał! Ty szujo, i teraz specjalnie mi uciekniesz? Nie ma! Dziękuję. I dobranoc. Dobra. Przeżyliśmy, ledwie. Powiedziałbym, znowu. Ale dobra, pozbieramy my jeszcze tego bossa. O, słabo. Nic w ogóle nie walił, tak naprawdę. Ale hajsy pozbieramy. Nie ma co. Co tam z ciebie wypadło? Dobry, czekajcie. Ale porównać tak damage. 62... Kurcze, dobre. Powiedziałbym nawet, że lepsze. Plus 12 fire rate. Zajebiście, dobra. Zakładamy tą broń. Zobaczymy, jak ona będzie nawalać. I jak będzie skuteczna. Nawet droższa, bym powiedział, jest od tej. Teraz to będzie broń śmierci. No, w końcu coś przyzwoitego nam dali. Weź lekarstwo, Liv, bo cię naprawdę mogą tutaj teraz ostro jechać. Tam jeszcze widziałem skrzyneczkę do przeszukania. Ja takich rzeczy nie zostawiam również. Tu jeszcze polucimy. O, jakiś pistol. Nie najgorszy tam widziałem. Trochę damage'a ma. Ale to i tak jest gówno. Aha, okej. Czyli nic tu już nie ma dla nas takiego. Ale nie, skrzyneczka. Mówiłem o skrzyneczce, to jest. Lepsza snajpera, nie? Lepsza! Zakładamy. Dobra, jep. Proszę bardzo. Zobaczymy, jak wygląda. Dość ostry zoom. Okej. Wszystko zajebiście. No ten będzie zadał mniejszy damage, ale chyba będzie miał większą szybkostrzelność. I... ma 86 ammo w jednym magazynku. To jest naprawdę dużo. Prawie jak w karabinie maszynowym. Takim ciężkim karabinie maszynowym. Właściwie to chyba jest taki prawie ciężki, średnio ciężki karabin. Ale to dobrze, właśnie o to chodzi. O coś takiego mi mniej więcej łaziło. Same syfy już tu, nie ma nic, co by mnie zadowoliło. Tak, maksymalnie. Okej, tu coś jeszcze jest. Chciałbym sobie to zebrać. O, dobra, magazynek do ammo. No i okej, idziemy stąd. Boss był... nie sprawiał w ogóle żadnej trudności, zagrożenia mi nie stwarzał żadnego. To był w ogóle jakiś mini boss, bym powiedział. Ale go uznam za jako bossa, więc żeby nie było. Okej, coś jeszcze? Myślę, że tu już w zanadrzu wszystko zrobiłem, co się po prostu udało. Tu jeszcze mamy kilku bandytów do wykończenia, których nie wykończyłem. No właśnie, o, ten nawala damage i ma więcej ammo, zostawiamy tą broń. Wolniejszy reloading, czyli to już jest cięższy karabin maszynowy z tego modelu. Ale dobrze, nawala ostro.
O to chodzi, weź sobie na jakieś medykamenty, żebyś mi tu nie zdechła, lasko. O, co tam było, co tam było? Chwileczkę. Coś podniosłem, tylko nie wiem, co to jest. Zaraz zobaczymy. A to chyba to było. A, to same, chyba dziwię. Myślałem, tu jeszcze szafeczki są. O, szczela tam. Ta broń go teraz będzie jechała. Proszę bardzo. Dobra, jeszcze bym zapomniał o jakiś klasmod, który mi się nie przyda, ale wezmę na sprzedaż. Jeszcze wszystkiego tak nie zlutowałem od razu, nie ma, nie ma. Jak to była jego dzielnia, no to jego dzielnicę trzeba przeszukać. Co do kawałeczka. Oddamy misję i skończymy odcinek, bo nie chcę dzisiaj długiego wyjątkowo wstawiać. No też za bardzo to by było stratne. Wrzuci się dzisiaj krótszy odcinek, najwyżej tam w piątek wrzuci się dłuższy. Dobra. Jedziemy już oddać misję. Okej. Też się cieszę. Niedaleko, niedaleko miał swojego brata, którego musiałem wykończyć. Nie wiem, czym on mu życzył tak źle, no ale jak to było zadanie? No to zadanie, kaska się liczy najbardziej w tym wszystkim. I exp. Okej, dobra. Świetnie, braterska miłość, no nie ma co. Rx Franks found. To może jeszcze zrobimy to, zajdziemy go. Gdzie on to jest? Okej, to się przejedziemy tam. Mamy jeszcze trochę czasu, widzę. Z 20 minut mamy odcinek, to jeszcze możemy się do niego przejechać i tam zakończyć odcinek. Pewnie ten koleś Eric Franks to jakby jego, nie wiem, przyjaciel, nie wiem, współpracownik, nie wiem. Nie mam pojęcia dokładnego. Tak czy inaczej. Aha. Czekaj. Aha. Nie, spoko, spoko, nie no, spoko, naprawdę świetnie, ostrzegę ją przed niebezpieczeństwem czyhającym na nią. Chwileczkę, musimy jakoś to dobrze objechać, żebyśmy błędu nie popełnili czasami. To chyba już tutaj, nie? Zaraz będziemy na miejscu. Wszystko na spokojnie. O, tu jakieś chyba misje poboczne, nie? Oj, coś znaleźliśmy. Coś znaleźliśmy sekretnego. Nie ma. Jakie gówno. A tu coś jest? Czy tu też muszę powiedzieć, że jest gówno? Gówno, tak, dokładnie. Zgadłem jak nic. Dobra, sprzedajemy te wszystkie pierdoły. Tą snajperkę również. Ale te, jak już tylko będę miał 28 level, to tej snajperki już będę używał i innej snajperskiej broni nie będę wymieniał, bo to jest jedyna najlepsza broń, która oferuje nieskończoność ammo. I to jest coś. I tego właśnie mi brakowało. Podobno w Borderlandsie drugim też są takie bronie, co mają nieskończone ziamo. Chyba byłem w posiadaniu jakiegoś pistolecika. Pamiętam dokładnie to. Okej, czyli tu nic nie ma. Klasmody jakieś, nic. Kupmy trochę medykamentów, bo żeśmy większość zużyli. O, już się ciemnica zrobiła. Patrzę tu tam i patrzę, nic tu nie ma. Okej, można stąd wyjść. Nie, jeszcze ammo uzupełnimy. Może go trochę zużył. A wymieniliśmy kałasza dopiero co. Więc wiecie, musi być moc. Okej. Czyli tu nic nie mamy przydatnego, na co byśmy mogli liczyć. No cóż, jedziemy tutaj. Ale patrzcie,
O, już coś słyszę. Kurde, zwalaj mnie stąd. Tu do pachołku. No i gdzie mam jechać? Źle jadę, oczywiście. No jakby inaczej. Tradycyjnie muszę. Ty, jakim cudem on został oznaczony? Co to ma znaczyć? Chwileczkę, hajsy pozbieram. No i mogę wchodzić z powrotem. Okej, dojedźmy już tam. Znajdźmy tego Erika jakiegoś tam. To już tutaj? Nie tutaj. Kurde, no jedźże jakoś, nie wiem, porządniej. Bo jedziesz tam, nie ma nikogo. Jedziesz tam, też nikogo nie ma. Aha, czyli trzeba jechać już do Rust Commons West. Z powrotem. Okej, czyli tam znajdziemy naszego Erika. Nie wiem, nie powiem już kogo, bo nie pamiętam dokładnie. Gdzie on jest? Jeszcze trzeba wyjechać, kurczę. Strasznie wymagające. Gdzie on to jest? Ja sobie zobaczę w misjach i się dowiem. Erik Franks, wiedziałem. New Haven. Aha, dobra. Czyli już wiem, gdzie się tepać. New Haven. Okej. Czyli się tam tepamy. Gadamy z tym typem i kończymy odcinek. Czyli wracamy do miasta New Haven. Tam gdzieśmy byli 6 odcinków temu dokładnie. Czy tam nawet już i 7. No trochę nas tu nie było i wiele nas minęło. Może nawet są już misje poboczne. Zresztą zobaczmy zaraz. Tak przejrzę szybko, czy nie ma misji pobocznych. Bo jakby były, a ja nic o tym nie wiem. No proszę, są misje poboczne, a nikt mi nic tu nie mówi. Dobra, to oddamy tą misję i w następnych odcinkach robimy kolejne misje poboczne. Tym razem. Siema, stary. Okej, teraz wbijamy tutaj do Patrici. Nie, to nie ona. Ona też ma poboczne. Jakie sucze. I nic mi nie mówicie. No to kolejnych parę odcinków ładnych poświęcimy kolejnym misjom pobocznym, które podniosą mi level. Zajebiście. Dobrze, o to mi chodziło. Im więcej, tym lepiej. To ty? Okej, to ty. Oj, masz jeszcze misję. Też cię lubię. O Boże, ile tu tych misji będzie, że to jest choroba. Okej, czekaj, wzięliśmy tą misję, nie? Okej, czyli w następnym odcinku wykonujemy tą misję. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 29 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I naprawdę masa będzie jeszcze tych odcinków z Borderlandsa i masa misji do wykonania, gdzie naprawdę dużo dostaniemy kół, expa, hajsów i tych rzeczy podobnych. Dobra, yo, siemanko.